Wieczór 1 grudnia 2022 roku spędzałem w domu. O tej porze, jak zwykle, zasiadłem do komputera. Zobaczyłem, że koledzy siedzą na naszym kanale głosowym, więc do nich dołączyłem. Kumpel zajmujący się sieciami neuronowymi pokazywał pewną nowinkę technologiczną. Niejakiego czata GPT. Demonstrował, jak dobrze sprawdza się przy pisaniu Pythonowego kodu. Zaintrygowany, zalogowałem się do swojego konta OpenAI. Na pierwszy ogień wziąłem zapytania SQL, bo akurat ich się wtedy uczyłem. Wynik okazał się naprawdę fantastyczny. Koledzy męczyli jeszcze bota innymi zagadnieniami programistycznymi, więc ja dla odmiany poszedłem w innym kierunku. Poprosiłem czata GPT, aby napisał dialog między Mrocznym Magiem oraz swoim przygłupim pomocnikiem. Kazałem zainspirować mu się rozmowami między Mortem a Śmiercią ze Świata Dysku. Przeczytałem dzieło czata i rezultat okazał się świetny. Wtedy zadałem sobie poważne pytanie. Czy sztuczna inteligencja zastąpi pisarzy? Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na odcinek, w którym spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Gdybym nagrał ten materiał pod koniec 2022 roku, gdy dowiedziałem się o istnieniu czata GPT, to prawdopodobnie zostałbym wzięty za szaleńca. Natomiast przez rok 2023 temat sztucznej inteligencji stał się bardzo nośny. Wyszedł z ram powieści science fiction i na dobre wszedł do mainstreamu. Ludzie poważnie potraktują rozważanie pytań takich jak: czy maszyny są w stanie tworzyć oryginalne i ciekawe historie, które porwą czytelników? Czy ludzka kreatywność rzeczywiście jest nie do podrobienia? A może już teraz czytamy teksty napisane przez algorytmy i nawet o tym nie wiemy? Sztuczna inteligencja ma przewagę nad ludźmi, bo może o nich dokładniej i szybciej wykonywać powtarzalne, nudne zadania oparte na danych. Potrafi też rozwiązywać problemy w sposób, który nie jest dostępny dla ludzi. Analizuje, łączy oraz modyfikuje dane w nieskończenie wiele sposobów. Tym samym tworzy nowe i ciekawe zależności oraz wzorce i wnioski, które mogą być użyteczne, inspirujące lub nawet zaskakujące. Ponadto jest mniej zawodna od ludzi, ponieważ nie podlega ludzkim ograniczeniom, takim jak zmęczenie, emocje, błędy poznawcze czy uprzedzenia. Człowiek z kolei potrzebuje ludzkiego nadzoru, wsparcia i akceptacji, co może hamować jego kreatywność oraz autonomię. Ma też własne cele i wartości, które mogą być sprzeczne lub nieadekwatne do danych, z którymi pracuje. Sztuczna inteligencja robi dokładnie to, co zaplanowali jej twórcy. Działa według określonych zasad, celów i algorytmów. Twórcy AI mogą narzucić jej ograniczenia, aby zapobiec niepożądanym skutkom jej działania. Jednak ograniczenia te mogą być trudne do zdefiniowania, wdrożenia i monitorowania. Nie bez powodu powstają poradniki do tzw. jailbreakowania czata GPT, aby ten tworzył treść niezgodną z własnym regulaminem. Sztuczna inteligencja potrafi już generować tekst na podstawie podanych słów kluczowych, tematu, stylu czy długości. Nadaje się do tworzenia artykułów, esejów, opowiadań, wierszy, piosenek, scenariuszy, reklam czy nawet fragmentów książki. Unika błędów interpunkcyjnych, gramatycznych czy stylistycznych, które mogą pojawiać się przy pisaniu ręcznym. Dzięki temu teksty generowane przez AI są często bardziej klarowne i profesjonalne, choć aktualnie cierpią na problem z licznymi powtórzeniami. Copilot od Microsoftu regularnie powtarza słowo może, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby przekopiować tekst do innego modelu i poprosić go o redakcję. Ten sposób działania przypomina relacje między dziennikarzem a redaktorem. W obu przypadkach twórca dostarcza materiał, który jest następnie przekazywany komuś do obróbki i poprawek. Dzięki temu sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej obiecującym narzędziem w branży pisarskiej. Już teraz można zauważyć, jak AI masowo może zastępować pisarzy i ghostwriterów w wielu dziedzinach. Scenarzyści z Hollywood sprzeciwiali się użyciu sztucznej inteligencji w pisaniu scenariuszy, ponieważ obawiali się, że AI może zagrozić ich roli, kreatywności i dochodom. Twierdzili, że sztuczna inteligencja nie może być uznawana za autora, źródło lub redaktora literackiego materiału i że studia nie mogą wykorzystywać jej do generowania lub poprawiania scenariuszy bez zgody i nadzoru pisarzy. Po 148 dniach strajku scenarzyści osiągnęli porozumienie z producentami, które zapewnia im ochronę i przejrzystość w zakresie użycia AI w branży filmowej oraz telewizyjnej. Jednak czy to oznacza, że sztuczna inteligencja zastąpi pisarzy? Czy jest w stanie stworzyć dzieło literackie, które będzie miało wartość artystyczną, emocjonalną i kulturową?
Z jednej strony sztuczna inteligencja ma wiele zalet, które mogą pomóc pisarzom w ich pracy. Może być narzędziem, które ułatwia pisanie, poprawia jakość tekstu, podsuwa pomysły, inspiruje, koryguje błędy, sugeruje poprawki, czy nawet współtworzy tekst z pisarzem. Może być źródłem informacji, wiedzy czy edukacji dla pisarzy i czytelników. Może być też formą eksperymentu, zabawy czy wyzwania dla pisarzy, którzy chcą spróbować czegoś nowego, innego czy nieoczekiwanego. Z drugiej strony, AI ma też wiele ograniczeń, które uniemożliwiają jej zastąpienie pisarzy. Nie tworzy prawdziwej sztuki, ponieważ brakuje jej tego, co jest niezbędne do bycia artystą. Duszy, emocji i kreatywności. Sztuka nie jest tylko kwestią techniki, algorytmów i danych, ale przede wszystkim wyrazem osobistego spojrzenia na świat, uczuć i doświadczeń. Stanowi formę komunikacji między ludźmi, która wymaga empatii, intuicji i wyobraźni. Sztuczna inteligencja nie posiada tych cech, a więc nie może tworzyć sztuki, która porusza, inspiruje i zachwyca. Ta generowana przez AI jest tylko naśladownictwem, imitacją i symulacją, która nie ma głębi, sensu i oryginalności. Sztuczna inteligencja nie potrafi zrozumieć kontekstu, kultury i historii, w których powstaje i odbierana jest sztuka. Nie jest w stanie nadać swoim dziełom własnego głosu, stylu i osobowości, ani stworzyć czegoś nowego, niepowtarzalnego i nieprzewidywalnego. Sztuka wymaga ludzkiego dotyku, który nadaje jej życie i wartość. Sztuka generowana przez sztuczną inteligencję jest martwa, pusta i bezwartościowa. Z perspektywy lutego 2024 roku ze swoich doświadczeń widzę, że sztuczna inteligencja ma problem z utrzymywaniem kontekstu. O ile ChatGPT jest w stanie wygenerować solidny, krótki tekst, to w dłuższej perspektywie tworzy niespójne teksty. Na pewno da się go użyć jako inspiracji lub twórcy pojedynczych scen, szczególnie w powieściach dziejących się w naszym świecie. Ja osobiście nie znalazłem jeszcze narzędzia, które nadawałoby się do pisania fantastyki, ale pisarka Sydney Faith zdołała stworzyć i opublikować powieść fantazy opartą na greckiej mitologii właśnie przy użyciu ChatGPT. Jason Hamilton uważa, że do pisania powieści najlepiej nadaje się Claude 2.0, ale zaznacza, że wcale nie oszczędziło mu to wiele czasu. Na pewno pomogło mu to w stworzeniu powieści, mając na uwadze, że od paru lat był wypalonym pisarzem. Zainteresowanych odsyłam do materiałów autorów. Zatem, jaka przyszłość nas czeka? Pofantazjujmy. Już teraz na rynku wybuchł skandal związany z książką dla dzieci stworzoną z pomocą sztucznej inteligencji. Zarzuca się jej słabą jakość oraz bazowanie na kradzionej twórczości. Pisarze, obserwując pojawienie się coraz to nowych książek generowanych przez sztuczną inteligencję, zaczną protestować. Wzniosą głosy oburzenia, że te przecież nie wzięły się znikąd. Sztuczna inteligencja nauczyła się tworzyć książki na bazie dotychczasowej ludzkiej twórczości. Firmy odpowiedzialne za stworzenie narzędzi AI musiały użyć książek do trenowania sieci neuronowych. Kto dał im na to zgodę? Jako pierwsza reaguje Unia Europejska. Po paru latach analizy prawnej urzędnicy dochodzą do wniosku, że firmy zajmujące się sztuczną inteligencją nie łamią prawa. Mogą używać wydanych książek, o ile legalnie je zakupili, chociażby w formie e-booków. Obecni pisarze również opanowali swój fach na bazie twórczości innych. Przecież oni też kupowali książki i potem pisali własne, bazując na tym, co zauważyli w już wydanych dziełach. Sztuczna inteligencja i ludzie mają takie samo prawo do uczenia się pisania na bazie legalnie zakupionej twórczości. Po prostu sztuczna inteligencja jest w stanie przeczytać i przeanalizować więcej książek niż człowiek w takim samym czasie. Jeśli się temu sprzeciwiamy, to dlaczego pozwalamy pracować maszynom górniczym, skoro w ich miejsce moglibyśmy zatrudnić kilku górników z kilofami? Jakie będą tego konsekwencje? Pisarze nie będą mogli starać się o odszkodowania od firm technologicznych. Unia Europejska co najwyżej nakaże oznaczać dzieła stworzone przez lub z pomocą sztucznej inteligencji. Z tego względu pisarze podzielą się na trzy grupy. Pierwsza z nich zaadaptuje się i sama zacznie tworzyć książki z użyciem sztucznej inteligencji. Edytory tekstu zostaną zintegrowane z AI, dostarczając pisarzom sugestii dotyczących poprawek fabularnych i językowych. Zapamiętają i zwrócą uwagę pisarzowi na temat nieścisłości lub użycia deus ex machina. Jednocześnie wyjaśnią, jak je skorygować.
Niektórzy będą jej używać w ramach wsparcia w trudnych chwilach, inni zaś wygenerują z jej użyciem całe powieści. Druga, konserwatywna grupa wyprze się rozwiązań AI. Powstaną wydawnictwa, które będą przyjmować książki wyłącznie napisane w 100% przez ludzi. Początkowo zostaną uznane za coś dobrego. Nawet jeżeli książki ludzi sztucznej inteligencji będą na podobnym poziomie, to czytelnicy chętniej sięgną po coś stworzonego przez człowieka, bo to będzie posiadało duszę. Uprą się, że tworzenie sztuki nie polega na pisaniu promptów, że w sztuce chodzi o przelewanie ludzkich emocji i perspektywy na papier. Podejście konserwatywne, bardziej opłacalne finansowo, sprawi, że powstanie trzecia grupa. Grupa oszustów. Stworzą ją pisarze, którzy publicznie wyprą się sztucznej inteligencji, ale w rzeczywistości będą z niej korzystać. Pewnego dnia wybuchnie związany z nimi skandal. Ktoś udowodni, że znany, konserwatywny pisarz tak naprawdę tworzył większość swoich książek z użyciem AI, mimo że się do tego nie przyzna. Na autora i wydawnictwo wyleje się hejt. Część czytelników stwierdzi, że nic się nie stało, ale inni poczują się oszukani. Będą domagać się zwrotu pieniędzy, a w ramach sprzeciwu przeciwko takim praktykom skancelują wydawnictwo i pisarza. To wszystko brzmi jak szaleństwo, czy raczej całkiem prawdopodobna wizja przyszłości. Zachęcam do własnych refleksji i przemyśleń. W ramach zachęty do nich mam pytanie na koniec materiału. Czy w trakcie oglądania tego materiału zorientowaliście się, które fragmenty napisałem ja, a które sztuczna inteligencja?